czy kobieta może być twoją niewolnicą, prawda? Myślę, że temat jest bardzo, bardzo na miejscu i wbrew pozorom jest on dość mocno powiązany z tymi wykładami, z tymi spotkaniami, z którymi miałem z wami przyjemność się spotkać tutaj ostatnimi czasy. Tam był temat dotyczący rodowodów, tego ukrytego przekazu w rodowodach. Doszliśmy do takiego miejsca, w którym Bóg spuścił potop na ziemię i wytracił całą ludzkość. Cała rzecz polega na tym, tak jak powiedziałem, że pewne rzeczy są powiązane. Powiem już wam dlaczego. Dlatego, że gdybym był przeciwnikiem Bożym, a więc tą istotą, która jest przeciwna naszemu Bogu, to pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, aby obalić ważność Słowa Bożego, natchnionego Słowa Bożego, to na pewno uderzyłbym w pierwsze rozdziały Starego Testamentu. Pierwsze rozdziały. Podważyłby ich ważność. Dlatego następnym cyklem spotkań to były kwestie związane z ewolucją. Wiem od jednej z moich przyjaciółek, że temat nie był do końca zrozumiany, ale bardzo się cieszę, dlatego że to wy macie, że ten wykład miał was zainspirować do czegoś. Mieliście się po prostu czegoś dowiedzieć i sami tego szukać, sami to sprawdzać. Następną rzeczą, którą gdybym był przeciwnikiem Bożym, gdybym chciał, żeby ludzkość odrzuciła Boże przesłanie, odrzuciła Boga, to jest kwestia związana z drugim rozdziałem Księgi Rodzaju, a więc pierwszej Księgi Mojżeszowej i wersetu 18. Tam mamy moment, w którym Bóg stwarza pewną istotę. Pamiętacie jaką? Potem rzekł Pan Bóg: niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. I czytamy takie sprawozdanie. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką samą nazwę, jak nadaje człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. I posłuchajcie. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber, wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Zobaczcie, mamy tutaj pewne sprawozdanie, że w 18 wersecie czytamy takie słowa. Niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla siebie. Wielu interpretatorów Słowa Bożego uznaje, że Bóg dla Adama stworzył służbę, więc osobę, która będzie się nim opiekowała, będzie mu służyła. Zrozumienie tego tekstu jest bardzo proste. Jeżeli przeczytamy, co tutaj pisze i przeniesiemy to na współczesny język, to jeżeli na przykład Adam będzie budował dom i poprosi swoją żonę Beatę o pomoc w czymś, w jakiejś czynności, ona będzie dla niego pomocą. Ale czy oznacza to to, że to Beata buduje ten dom? Nie. Ona jest pomocą. Zobaczcie, jak czytamy Słowo Boże, te pierwsze wersety od momentu stworzenia, to czytamy, że w każdym dniu Bóg coś stworzył, że w ciągu 6 dni stworzył Bóg cały świat. Jeżeli powiecie ludziom, cały wszechświat oczywiście, jeżeli powiecie ludziom, że w ciągu 6 dni Bóg stworzył świat, napotkacie bardzo ostry opór, nawet w środowiskach chrześcijańskich. Nawet w środowiskach chrześcijańskich. Bardzo ostry sprzeciw.
Ludzie w to nie wierzą. I tak jak czytamy Słowo Boże, to zazwyczaj jest tak, że człowiek buduje sobie jakąś tezę, a później do tej tezy szuka tekstu, który by to poparł. No i na przykład, przykładowo użyję Cię, Adamie, jako swojego przykładu. Adam chciałby, żeby jego żona była służącą, prawda? Więc jakąś tam, jakąś formą niewolnicy. I mówi, no dobrze, to przeczytaliśmy. Niedobrze, żebym był sam i Bóg uczynił mi pomoc do pracy. To przecież ten tekst tak nie mówi. Najbardziej zdumiewającą rzeczą w tym tekście jest to, że w tym ogrodzie Eden Bóg uczynił kobietę z czegoś, co było częścią mężczyzny. I dopiero kiedy były dwie istoty, nazwał je, że to są ludzie, że to jest człowiek. I co ciekawe, tam w ogrodzie Eden ani jedno, ani na drugim nie panowało. Była zachowana absolutna równość. No chyba, że znacie jakieś teksty, ja chętnie ich poczytam. To znaczy, chętnie się nimi zapoznam. To znaczy, chodzi o to, że w ogrodzie Eden nie było czegoś takiego, że Bóg stwarzając kobietę i mężczyznę powiedział, że jedno będzie panowało nad drugim. W sensie jakiegoś takiego poddaństwa. Oni byli istotami równymi. Nie było wyszczególnione, że ty będziesz miał takie obowiązki, czyli oni chodzili w raju, byli w ogrodzie Eden i byli istotami równymi. Wszystko się zmienia w momencie upadku. Tam dochodzi do bardzo ciekawej sytuacji, kiedy upada ludzkość, kiedy spożywają owoc poznania i zła. Tam dochodzi do takiej sytuacji, że Bóg kieruje do niewiasty pewne przesłanie, że będziesz w bólach rodziła i mąż będzie, pożądliwości będą cię ciągnęły do niego, a mąż będzie nad sobą panował. Tylko, że tutaj to panowanie, można je nazwać, określić ją w sferze takiej seksualnej. Co bardzo ciekawą sprawą jest, jeżeli chodzi o judaizm, jeżeli ktoś interesuje się judaizmem i jego historią, to jest bardzo ważny temat, to muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o kobiety, to chrześcijaństwo, to zdrowe chrześcijaństwo i judaizm ma bardzo zdrowe podejście do kwestii właśnie małżeństwa i relacji kobieta-mężczyzna. To są dwie filozofie, dwa nurty, które są najbardziej zgodne. Jeżeli chodzi o tą równość, o której mówimy. W ogóle pozycja kobiety w judaizmie jest bardzo ważna, ponieważ jest to ta istota, która przekazuje życie. I bardzo ciekawą rzecz, że spotykamy takie fragmenty, gdzie na przykład prorokinią była pierwszą taką prorokinią kobietą, którą została wymieniona z imienia i nazwiska, no z nazwiska może nie, to była Miriam, siostra Arona, późniejsza żona Mojżesza, prawda? To była pierwsza prorokini. Jednym z sędziów w Izraelu była Debora. To też kobieta bardzo ciekawa. Estera, mówimy również o takich kobietach, które były powierzone los narodu. To była Estera i Judyta. Temat, powiedziałem, jest dość przewrotny. Czy kobieta jest twoją niewolnicą? Jakbyśmy tam to spojrzeli z punktu właśnie widzenia tego, kim jesteśmy? Tak jak powiedziałem, najważniejszą rzeczą, żebyśmy zrozumieli dzisiaj, to czym tak naprawdę jest bycie niewolnikiem, od czego to się wywodzi. Jak czytamy Słowo Boże, Stary Testament, to w znaczeniu hebrajskim słowo niewolnik, służba, służący wywodzi się od słowa ewet. On jest bardzo podobny, praktycznie identyczny i budzi ono taką zależność
że dotyczy ona ludzi będących czyjąś własnością w sensie wykonywania jakiejś czynności. Dotyczy ona również podbitych ludów, które płaciły daninę oraz ludzi pełniących służbę dla króla. Ale jest bardzo ciekawa rzecz, że kiedy Hebrajczyk chciał okazać rozmówcy swój szacunek, więc chciał okazać mu najwyższą cześć, czasami nie mówił o sobie w pierwszej liczbie osoby pojedyncze, tylko nazywał się jego sługą, Ewedem. Mówił do siebie: Ewed, ja jestem twoim sługą. I taki przykład mamy, kiedy Jakub spotyka się ze swoim bratem już po tym okresie, kiedy już jest tym, Jakub już dochodzi do takiej potęgi, kiedy chce się pojednać ze swoim bratem i wysyła tam do niego te wszystkie kozy, i on się zwraca do nich, mówiąc, że twój sługa, możecie o tym przeczytać w Księdze Rodzaju w 33 rozdziale, on się nazywa sługą. Tak samo jak ci, którzy wierzyli, nazywają się sługą Boga, któremu służą. Oprócz tego tematu, którym będziemy mówili dzisiaj, to jest kwestia tolerancji, szeroko pojętej, bo tolerancja to jest w tej chwili bardzo modne słowo, takie na czasie, bardzo można dużo rzeczy pod tym słowem ukryć, ale w tradycyjnym znaczeniu biblijnym tolerancja nie oznaczała wcale tego samego, o czym my dzisiaj myślimy. Tolerancja to było takie określenie, które można by było zamknąć w takiej definicji, że człowiek cierpliwie znosił coś, co uważał za coś obrzydliwego, ohydnego. Że cierpliwie to znosił. To była tolerancja. Coś, co uważał za obrzydliwe i ten. A więc skąd wzięły się te wszystkie sprawy związane z tym, że ta równość związana z kobietami stała się takim czynnikiem dość widocznym, prawda? Ale zanim przejdziemy do dalszego pytania, chciałbym wam zadać takie pytanie. Ponieważ ta myśl będzie się przewijała przez całe dzisiejsze spotkanie, chciałbym wam zadać takie bardzo proste pytanie, na które odpowiecie w swoich myślach. Nie musicie głośno o tym mówić. Czy zależy wam na swoich partnerach? Kim tak naprawdę twój partner, który mieszka, twoja żona? Żony też mogą pomyśleć o tym samym w stosunku do swoich mężów. Czym one dla was są? Te osoby. Odpowiedzcie teraz w swoich myślach. Albo może osoby, które kiedyś miały, a już nie mają. Kim ta osoba dla was była? Okej, już pomyśleliście. I następne pytanie. Jak bardzo wam na tych osobach zależy? Trochę bardziej? Czy jesteście skłonni się dla nich poświęcić? Myślę, że już też w swoich myślach odpowiedzieliście na to pytanie. I teraz najważniejsza rzecz. Kiedy ostatni raz za tą osobę się modliłeś? Kiedy tą osobę, na której ci bardzo zależy, poświęciłeś opiece swojego Boga? Odpowiadacie swoich myślach. Odpowiedź już padła. Słuchajcie, powiem wam tak. Jeżeli modliliście się o tą osobę miesiąc temu, to jest to tragedia. To jest absolutna tragedia. Jeżeli modliliście się o tą osobę, polecaliście tą osobę tydzień temu, to wcale nie różni się od tego miesiąca. To też jest tragedia. Jeżeli modliłeś się o tą osobę wczoraj, to niczym mi nie imponujesz.
bo dzisiaj jest już godzina 17. Porównałbym to do jednej rzeczy. Wiele z osób, które, takich chrześcijan, z którymi się spotykam, nie tylko chrześcijan, osób, które nie są wierzące, bardzo ceni sobie rodzinę, bardzo ceni sobie te wartości rodzinne. I pytam się zawsze, jak bardzo ci na tym zależy? Bardzo. Tylko, że tego nie można zmierzyć. To jest... Relacje między kobietą a mężczyzną można tylko ocenić po czynach. Te relacje między kobietą a mężczyzną w oczach Bożych możesz ocenić tylko w jeden sposób. Kiedy swojego partnera czy swoją partnerkę polecałeś Bogu? Kiedy? Jeżeli to był miesiąc temu, to był dramat. To jest dramat. Wcale ci na niej nie zależy. Wiele dramatów, wiele tych problemów wynikających z relacji kobiety i mężczyzny wynika z tego, że nie dbamy o nasze związki, że traktujemy kobiety jak swoją własność. Traktujemy swoją kobietę jak efet, jak niewolnicę, która ma ci coś przynieść, ma ci coś załatwić. Traktujemy ją jako tą istotę, która nie ma ci pomóc, ale ma za ciebie pracować. Mężczyzna ma ci pomóc. Mężczyzno, masz pomóc kobiecie. Ona ma ci tylko pomóc. I to jest właśnie ten dramat. Pamiętajcie, ja tutaj się użyłem takiej formy retorycznej, że gdybym był diabłem, to żeby zniszczyć człowieka, to pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, to uważnie bym obserwował jego małżeństwo. Jeżeli bym widział, że te osoby się kochają, że się miłują, że bardzo im na nim zależy, to zrobiłbym wszystko, aby się tak nie stało. Aby przestali się miłować, przestali się kochać. Aby jedno zapanowało nad drugim. Aby jedno z nich stało się tym efet, tym niewolnikiem. W związku z tym, że kobiety fizycznie są słabsze, psychicznie są troszeczkę mocniejsze i z racji tego są troszeczkę na straconej pozycji. Ich psychika silniejsza powoduje to, że potrafią się poddać, potrafią się podporządkować. Dla dobra dzieci, dla dobra rodziny. Potrafią się podporządkować. Człowiekowi, który to wykorzystuje, czyniąc z kobiety niewolnika. Gdybym był diabłem, tak bym to zrobił. Uczyniłbym jednego, który byłby poddany drugiemu. Też byście tak zrobili? Całe szczęście, że nie musicie tego czynić. Najbardziej, jeżeli chcecie pozbawić człowieka wiary w Boga, jeżeli chcecie sprowadzić na niego cierpienie, zabierzcie mu rodzinę. Zabierzcie mu dzieci. Jego serce będzie wtedy z daleka od Pana Boga. Będzie mu bardzo trudno przebić się przez ten mur. Bardzo trudno. Kiedy stracisz. Kiedy stracisz coś, co kochasz. Słuchajcie, jest takie porównanie, jeżeli żona straci męża, to my w takiej potocznej mowie nazywamy tą kobietę, że jest wdówką, prawda? Podobnie w mężczyźnie, jeżeli mężczyzna straci kobietę, to nazywamy, że on jest wdowcem. Jeżeli ktoś się rozwiedzie, no to i są rozwodnikami. Jest pewne takie określenie, to znaczy nie ma określenia na jedną rzecz. Kiedy rodzic traci dziecko, nikt tego do tej pory nie potrafił nazwać. Jeżeli rodzic traci dziecko, jest to taki ból, jest to
taka rozterka, że nawet nikt nie pokusił się do nazwania tego problemu. Ale przecież ludzie tracą dzieci nie tylko w wyniku śmierci. Kiedy tracą dostęp do tych dzieci. Kiedy widzą, że gdzieś są, a nie mogą się z nimi widzieć. Tylko dlatego, że ktoś chciał nad kimś panować. Że ktoś chciał z kogoś uczynić sługę lub niewolnika. Kogoś poddanego. Gdybym był przeciwnikiem, może tak bym postąpił. Zabrałbym to, co miłujesz. Ja jeszcze raz wracam do tego pytania. Czy zależy ci na swoim partnerze? Może ci, co słuchają, będą słuchać ten wykład, który jest zarejestrowany. Może oni sobie zadadzą to pytanie. Jak bardzo ci zależy na partnerze, z którym jesteś. Bóg w raju uczynił kobietę i mężczyznę równym. Żyli dokładnie ze sobą w harmonii. Wszystko się zmieniło. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na tą historię relacji kobiety i mężczyzny, w momencie tak naprawdę takim przełomem historycznym to jest wtedy, kiedy Izrael wraca z niewoli babilońskiej, gdy po 70 latach wracają. I tam jest problem związany z tym, że przywraca się, czyta się z powrotem Torę, przywraca się kodeks świętości i doczytano do fragmentu, że krew spełnia dwie funkcje. Zbawia człowieka i jest źródłem zanieczyszczenia. Dwie funkcje. W związku z tym, że kobieta ma taki okres, kiedy jest zanieczyszczona, uznano to, że jest niegodna, by wstępować tam w progi świątyni i została troszeczkę wyrugowana z życia społecznego i sprowadzona do funkcji opieki nad dziećmi. Taka funkcja jej została przypisana. Te funkcje, które tak naprawdę wynieśli również z Babilonu. Babilonu, który tak naprawdę kobiet nie traktował w sposób Boży, równy. Tak jak mieliśmy to w raju. I od tego czasu kobiety, ja chylę czoła przed każdą z tych kobiet, która w tamtym czasie, w tym trudnym czasie rodziła dzieci, wychowywała je i nauczyła ich wiary w Boga. Bo to tak naprawdę kobiety uczą dzieci. One mają z nim największy kontakt. One przekazują tą empatię, tą miłość, te zainteresowania. To zawsze mamy, babcie są jakimś tam wzorem. A czasami dziadkowie też. Czasami. Dochodzimy do czasu, kiedy pojawia się ktoś blisko 2000 lat temu i wszystko wywraca do góry nogami. Można powiedzieć, że to wszystko zmienia. Pojawia się ktoś, kto traktuje kobiety w sposób sprawiedliwy. Nie traktuje ich jak niewolnice. Traktuje ich tak, jak traktowane były tam w raju. Na równi. Wiecie, kto to był? Przecież wiecie, oczywiście, że wiecie. Dawniej muszę sięgać do notatek. Pamiętacie, w jaki sposób rola kobiety zmienia się w Nowym Testamencie? Zwiastowanie to w Łukaszu, który czytamy, kiedy Elżbieta
cały czas błaga Boga o to, aby mieć syna. Bóg odpowiada na jej prośbę i rodzi im się jeden syn, który się nazywa Jan. I który był tym, który przygotował drogę dla tego, który miał zbawić Izraela. Jego matka Maria również miała spotkanie z aniołem, który też jej zwiastował, która z radością to przyjęła. Przyjęła to z radością. Wczoraj uczyliśmy się o rodowodach. Właśnie na tej kobiecie, na tym człowieku kończy się rodowód. Na niej się kończy. Ona przekazała to, co ją łączyło z królem Dawidem. Była kimś wyjątkowym. No, nie wyobrażacie sobie, że Bóg powierzyłby wychowanie swojego syna komuś, kto... No właśnie. Powierzyliby się wychowanie komuś, kto nie jest moralnie ani dobry, ani ma wątpliwą tą moralność i twojego dziecka niczego nie nauczy. Czy może inaczej? Właśnie takich cech w tym człowieku byście szukali. Takie cechy były. To właśnie od swojej matki uczył się pewnych rzeczy. To jest postać naprawdę wyjątkowa. Oczywiście ona w współczesnym świecie została wyolbrzymiona. Przerodziło się troszeczkę w inny kult. Ale to jest naprawdę, nie uciekniemy od jednej bardzo ważnej prawdy. To jest kobieta, która była wyjątkowa w Nowym Testamencie. To jest kobieta, która patrzyła na śmierć swojego dziecka. Widziała, jak umiera jej syn. I nie potrafiła tego nazwać. Tak mówiliśmy, że jeżeli ktoś umiera z współmałżonków, to możemy nazwać wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona. Tutaj nie ma nazwy. Ale ona tam była pod krzyżem. Były tam również inne kobiety. Maria Magdalena, następna Maria. I pamiętacie, kto pierwszy był u grobu? Oczywiście też kobiety. Z kim się spotkał Jezus tam w Samarii, przy tej studni? Komu zwiastował? No, przecież pamiętacie, rozmawiał Jezus z Samarytanką. Wspaniałe poselstwo. Jak bardzo ci zależy na tej kobiecie, z którą mieszkasz, czy jak bardzo ci zależy na partnerze, z którym jesteś? Jak często się o nią modlisz, jak często z troską sprawujesz swoją służbę? Bo tak naprawdę nasze życie to jest służba. Doskonale wiecie, małżonkowie doskonale o tym wiedzą, że małżeństwo to jest sztuka kompromisu, pójścia na ustępstwo. Dlatego, że jesteśmy równi. Jeżeli tego kompromisu nie ma, to są dramaty. Ludzie się rozchodzą tylko dlatego, że nie potrafią się dogadać. Czasami mam takie pytania z ludźmi, z którymi pracuję, których rehabilituję, którzy mówią mi o swoich problemach. Mówię, panie Zbyszku, jak ja się pokłóciłam wczoraj z mężem. I opowiada, że to po prostu no nie da się tego opisać. Przychodzi na następny dzień, pyta, no to pogodziliście się? Jeszcze nie, mamy ciche dni. Ale rozmawialiście coś? Tak, oczywiście rozmawialiśmy. Ale to nie jest taka rozmowa, jak powinna być. I ja mówię, i chwała Bogu, bo jakbyście nie rozmawiali, to by był koniec związku. Kłótnia też jest rozmowa. Takie wielkie oczy. Mówię, musicie porozmawiać. Wyjaśnię sobie pewne rzeczy. Zdumiewającą rzeczą jest to, że kiedy ludzie zrozumieją, na czym tak naprawdę polega małżeństwo, że to jest troska, to jest odpowiedzialność za drugą osobę, to zmieniają swoje całkowicie nastawienie. Ja chciałbym wam przeczytać, co mówi jeszcze Stary Testament na temat kobiet w Księgi Przypowieści Salomona. Musimy to znaleźć.
Macie, czy nie, 31 rozdział przypowieści Salomona. Już momencik. Przypowieści Salomona 33. Coś wybrnęliśmy. Posłuchajcie tego, co napisał jeden z najbardziej znanych autorów Starego Testamentu. Mam tutaj na myśli króla Salomona. Dzielna kobieta, trudno taką. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc, gdy daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoim rąk zasadza winnicę. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy i lampka także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce pod kąciel, swoimi palcami chwyta wrzeciona. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a od biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają dwa ubrania. Sama w sobie sporządza okrycia, jej szata jest jak z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, a pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych. Nie jadła chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc: jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Mój drogi mężczyzno, czy w ten sposób wyrażasz się o swojej kobiecie? No cóż, pytanie retoryczne, prawda? Zobaczcie, mamy pewną przypowieść Salomona. Piękną przypowieść o dzielnej kobiecie, sławiącym jej cechy. I czytamy o tym, że jej mąż sławi ją, mówiąc: jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zwinny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Słuchajcie, wiele problemów polega na tym, że mężczyźni chcą być tacy twardzi, tacy macho, tacy, wiecie, taki strong. A tak naprawdę kobieta pragnie jednej rzeczy. Czego pragnie kobieta? Żeby ktoś ją wysłuchał. Żeby ktoś uznał jej pracę. Żeby uznał to, co ona robi. Ja jestem zdania, jestem o tym przekonany. Wiem to z autopsji, ponieważ nie będę ukrywał, zdarza mi się bardzo często popełniać prace domowe. Jeżeli jestem wcześniej w domu, to jest to z automatu. Spada na mnie te rzeczy, które ktoś musiałby robić, a no, co w tym przypadku żona, prawda? I wiem, że praca kobiety, praca gospodyni domowej, to jest najcięższa praca, jaką się wykonuje. Tak naprawdę. To jest najcięższa praca, jaką wykonuje. Drogi mężczyzno, czy twoja kobieta jest dla ciebie niewolnikiem?
A może inaczej, kim dla Ciebie jest Twoja kobieta? Czytamy w Słowie Bożym, że Bóg stworzył kobietę jako pomoc dla mężczyzny. Jako pomoc. Zobaczcie, diabeł wszystko zmienił. Zmienił zrozumienie Słowa Bożego. Zrobił to w sensie stworzenia, w sensie tego, że stwarzając kobietę, Bóg miał całkiem inny zamysł. Te słowa zostały przekreślone. A w współczesnym świecie, kiedy mówimy o tym szerokim pojęciu znaczenia tolerancji, dochodzą takie w tej chwili problemy jak ideologia gender, gdzie mówi się, że kobieta i mężczyzna to są takie same dwie istoty, które niczym się nie różnią. Czy kobieta i mężczyzna się w czymś różni? Mózgie. Też. Oczywiście też się różni mózgiem. Różnice są kolosalne. Kolosalne. Słuchajcie, powiem Wam taki przykład. Gdyby przyszło kiedyś mężczyźnie urodzić dziecko, to żaden z nas by tego nie przeżył. Dlatego, że kobieta jest fizjologicznie stworzona troszeczkę inaczej. Ma większy próg bólowy. Dużo zniesie. Podejrzewam, że gdyby nam tylko odeszły wody, to po prostu już jesteśmy... Już nas nie ma. Do pierwszych skurczy. A kobieta to wszystko znosi. Rodzi swoje dziecko, wstaje, opiekuje się, nie dosypia. Wstaje z miłością. Czy pomogłeś kiedyś kobiecie przy dziecku? Właśnie, widzicie, to są bardzo proste pytania, ponieważ te pytania sprowadzają się do jednego takiego znaczenia. Czy twoja żona jest niewolnikiem? Czy jest twoją służbą? Czy jej pomagasz tym wszystkim? Kiedyś opowiadała mi jedna pani, kiedy mówi, miała bardzo ciężko w pracy, była w okresie właśnie okresu, kiedy wszystko ją bolało, jeszcze doszła jakaś migrena, obładowana zakupami, przychodzi do domu, coś tam robi. Mówi, no a mąż? Mówi, no mąż ma zespół bolesnego kciuka. Po prostu wiecie, zbaraniałe, no, zespół bolesnego kciuka, co to w ogóle jest? Mówi, co to za jednostka chorobowa? Od włączania pilota. Mówi, kiedy w tym bólu, właśnie kiedy już zmieniał te kanały, poprosił mnie, czy nie skoczyłabym mu do sklepu po piwo. Mówi, coś we mnie pękło. Typowa niewolnica. A Słowo Boże mówi całkiem coś innego, moi drodzy. Ty też możesz, będąc człowiekiem wierzącym, też możesz sobie wyhodować czy stworzyć niewolnicę, którą będziesz orał. Chcecie poczytać parę fragmentów ze Słowa Bożego, o którym mówi apostoł Paweł? Przeczytam to. Niech stracę. Efezjan, jak chcecie, możecie ze mną. List do Efezjan. Jest to Efezjan, 5 rozdział i wiersze od 22.
Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. Ciała, którego jest Zbawicielem. No i człowieku, co ty na to opowiadasz? Kobieta ma być podległa mężczyźnie, prawda? Słowo Boże, tak. Apostoł Paweł tak powiedział, ten teolog. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Bo mąż jest głową żony, jako Chrystus głową Kościoła, ciała którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężczyźni tutaj czytają ten fragment, tacy jak ja, i dalej już spuszczają zasłonę milczenia na następne teksty. Przeczytam dla kobiet, co pisze apostoł Paweł dalej. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Co jest łatwiejsze? Bycie poddanym we wszystkim, czy miłować drugą osobę tak, że możesz za nią oddać swoje życie. Dalej. Mężowi, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam siebie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty, niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, z siebie samego miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści. Nie ma takiej osoby. Ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Zadaję wam takie pytanie. Kiedy ostatni raz modliłeś się o swojego współmałżonka? Teraz następne pytanie. Czy miłujesz swojego współmałżonka? To już do mężczyzn jest to pytanie. Czy jesteś skłonny do poświęceń? Czy jesteś w stanie odstawić pilota? Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Pamiętacie te przypowieści o pannach mądrych i głupich? To jest bardzo znana historia. Na pewno słyszeliście niejedno kazanie na ten temat. Tam jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w tej przypowieści tak naprawdę jest zawarta Ewangelia w pigułce. Ten system wartości, który tam czytamy, jeżeli byśmy czytali historię starożytnego Izraela, to tam są rzeczy dla nas zdumiewające, których w tej chwili już nie ma. Ja uważam, że bardzo dobre rzeczy, dlatego że ja mam 3 córki. I te idee, które są tam zawarte, są bardzo ciekawe. Kiedy pan młody chciał poślubić oblubienicę swoją, wysyłał zapytanie do ojca, czy jest godny tego, aby być mężem jego córki. W tej chwili już tego nie ma. To w tej chwili nikt się nie pyta rodziców, czy chcesz, czy nie chcesz. Rodziców stawia się przed faktem dokonanym. Wtedy było tak, że wysyłało się pytanie. I kiedy była zgoda, pan młody musiał pannę wykupić. I to mi się bardzo podoba. No, ktoś powie, no to jest troszeczkę takie dziwne, nie? Ale pamiętajcie o jednej rzeczy.
to było spowodowane czynnikami ekonomicznymi. W tamtych czasach nie było ZUS-u, nie było różnych tam takich instytucji. I żeby rodzice mieli zapewnioną opiekę na starość, no musieli mieć jakieś pieniądze. Jeżeli dziecko, jeżeli kobieta zostawała w domu rodzica, no to wiadomo, że się nim zajęła. Jeżeli dziecko odchodziło, no to trzeba było to jakoś zrekompensować. Syn płacił okup za swoją oblubienicę. Mężczyzna płaci okup za kogoś, kogo kocha. Co wam to przypomina? Kiedy Pan Jezus nazywa swój Kościół oblubienicą i, proszę, i daje za ten Kościół swój okup, płaci za nim, płaci najwyższą cenę. Cenę swojego życia, cenę swojej krwi. Bardzo ciekawą rzeczą jest w tej historii, że w tamtym zwyczaju, kiedy już został zapłacony okup, pan młody wyjeżdżał do swojego ojca, podchodził do swojego ojca i tam w jakimś miejscu budował swój dom, w którym ta rodzina miała zamieszkać. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. O tym, czy ten dom jest gotowy i nadaje się do zamieszkania, nie decydował pan młody, ale ojciec. I kiedy ojciec zdecydował i powiedział do swojego syna: synu, ten dom, który budowałeś, jest gotowy. Możesz wrócić po swoją oblubienicę. Co wam to przypomina? Przypomina nam to, że Pan Jezus za nas umarł, poszedł do swojego ojca, tam powiedział, że idzie przygotować miejsce dla nas, ale o tym dniu, kiedy on wróci, wie tylko ojciec i on o tym zdecyduje. I kiedy wraca, zastaje śpiące panny. To jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ w tamtej kulturze, w tamtym czasie, pod pannę młodą przyjeżdżało się zazwyczaj w nocy tak z zaskoczeniem, prawda, żeby ją, no taki był zwyczaj, no taki, wiecie, żeby ją porwać. Ale to wszystko miało kolosalne znaczenie, ponieważ wskazywało na rzeczy ostateczne. Dlaczego wam o tym mówię? Mówię wam o tym, że Pan Jezus wielokrotnie porównywał siebie do małżonka, którego został poślubiony, oblubienicy, którym jest Kościół, którym jesteśmy my. Jakie będą nasze relacje z Bogiem, takie będzie przełożenie na nasze życie rodzinne. Jeżeli Boga nie ma w rodzinie, to nie sądźcie, że cokolwiek się uda. Może się udać, oczywiście. Nie przeczę, że nie. Ale jest ogromne niebezpieczeństwo, że może się nie udać. Z Bogiem jest o wiele łatwiej, ponieważ jesteśmy nauczeni pewnych zachowań. Chrześcijaństwo to nie jest agresja, to nie jest przemoc. To jest szukanie ciągłego kompromisu. Bycie na przykład starszym zboru, biskupem, czy tam sprawujący te wszystkie funkcje, które są w naszym kościele, to nie jest władza. To jest służenie. To jest służba. No ale oczywiście przyszedł diabeł, zasiał troszeczkę wątpliwości i powiedział: jeżeli sprawujesz władzę nad 50 osobami, no to korzystaj z tej władzy. To nie jest działanie Boże. Działaniem Bożym jest służba, służenie. Tak jak w tej pamiątce wieczerzy pańskiej, którą obchodzimy, to, że klękamy i myjemy drugiej osobie nogi, to nie jest to jakiś martwy rytuał. To jest przypomnienie tego, co zrobił Pan Jezus. Że On uniżył siebie. Szukał kompromisu. Służył. Mój drogi bracie, czy przyjacielu, mężczyzno, kobieto, jak bardzo ci zależy na drugiej osobie, z tej osobie, z którą mieszka. Jak mocno ci zależy? Słuchajcie, nie musicie mi na to pytanie odpowiadać, bo ja większość tych odpowiedzi znam. Możecie mnie też oszukać. Nie obrażę się. Pamiętajcie, Boga nie obrazicie.
Boga nigdy nie obrazicie, nie dacie rady. Zazwyczaj bywa tak, że o drugiej osobie myślimy w momencie ostatecznym. Ja w swoim życiu czegoś takiego doświadczyłem. Kiedy osoba, którą kochałem, gasła w moich rękach. Kiedy widziałem, że ten czas jest tak krótki, że nie wiem, czy damy się radę pożegnać. Co zrobimy? Jak to wszystko się potoczy? To wszystko się dzieje tak szybko, że nie wiesz. Wtedy jest troska. Ale to nie jest żadna sztuka. Kiedy się budzisz rano, mówisz: dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że otworzyłem dzisiaj oczy i pobłogosław mi, aby mógł dzisiaj iść przez to życie razem z Tobą. Dziękuję Ci za ten pokarm, za wszystko, co dajesz. To jest modlitwa egoisty. Czyli modlisz o siebie. O siebie, o swoje pragnienia, o swoje, co tam chcesz. Możesz się tak modlić. Nie wiem, czy się to Bogu podoba, czy nie. Ja to nie wnikam. O swoje zdrowie, czy tam, nie wiem. Trudno mi w tej chwili nawet to wymienić. Ale kiedy otwierasz oczy i widzisz obok siebie osobę, która jeszcze śpi, dziękujesz Bogu za to, że jest. Prosisz ją o zdrowie dla niego. Czy dla niej. Czy na pierwszym miejscu masz kogoś. Bo Ty jesteś kapłanem w swoim domu. Kiedy stanąłem nad tą ostateczną rzeczą i nie wiedziałem, czy będzie żyła, czy umrze. Niestety zachowałem się tak, jak większość chrześcijan. Myślałem o sobie. Pierwszą rzeczą, jaka mi przyszła do głowy, jak ja wytłumaczę dzieciom, że ich matka umarła? Co ja im powiem? Panie Jezu, co ja im powiem? Jak ja im to wytłumaczę? Swoje ja. Każdy z nas popełnia takie błędy. Ale po to się dzisiaj spotykamy, żeby o tym mówić. Żeby na błędach innych budować. Co budować? Lepsze jutro. Lepsze relacje. Pamiętajcie, że Bogu bardziej się podoba, kiedy w swoich modlitwach, w swoim życiu widzicie inne osoby. Inne osoby. Czy ktoś z Was pamięta taki tekst ze Słowa Bożego, w którym Pan Jezus jest taki w ogrodzie Getsemane, kiedy się modli u siebie. A tak naprawdę całe jego życie to była służba innym. Chorym, cierpiącym, zatrzymującym. Jeszcze raz zadaję to pytanie. Jak bardzo Ci zależy na tych, z którymi żyjesz? Może na dzieciach, może na wnukach? Na małżonku, na żonie? Na swoich bliskich? Muszę Wam powiedzieć tak na koniec. Ta moja historia skończyła się bardzo dobrze, o czym doskonale wiecie. I to było dla mnie tak silne doświadczenie. Natknęło mnie taką pozytywną wiarą, że kiedy jest mi naprawdę bardzo źle, to czasem się tak zdarza, wiecie, człowieka dopada dół i koniec. No, jak to się mówi, ma się doła i człowiek jest zmęczony, nie ma witaminy D, w ogóle słońce nie świeci,
wszyscy na was krzyczą, szef wymaga nie wiadomo jakich, wiecie, wyników. Kiedy idę w takie miejsce swoje, gdzie lubię się spotykać ze swoim Bogiem, przypominam sobie tą chwilę, kiedy Bóg wysłuchał modlitwy małych dzieci, które nawet nie potrafiąc mówiąc dobrze, mówiły: Panie Jezu, daj zdrowie naszej mamie. I on je wysłuchał. Wie, na pewno. To znaczy, krąży taka historia, że kiedy człowiek odchodzi, to przypomina mu się historie z życia, dobre, złe, nie wiem. Osoby to opowiadają. Nie wiem, czy tak będzie, czy nie. Ale wiem na pewno, że jeżeli tak będzie, że kiedy będę odchodził, jeżeli Pan Jezus nie powróci, że przyjdzie mi odejść z tego świata, to jedną z ostatnich rzeczy, jaką będę pamiętał, będę widział, to będę widział moje dzieci, które modlą się o zdrowie swojej matki. Ponieważ tak jestem Bogu wdzięczny za to, że je wysłucham. Jak często prosisz Boga o swoich bliskich? Pytanie ciągle otwarte. Nie ukłamiesz Boga. Jeżeli zdarza ci się to raz na miesiąc, to myślę, że pora zrewidować swoje poglądy. Jeżeli się modlisz tylko o siebie, to przyjmij moją radę. Zacznij się modlić o innych. Zacznij się modlić o innych. I jeszcze jedna taka myśl na koniec. Pamiętaj, jeżeli czynisz kogoś niewolnikiem, jeżeli czynisz z kogoś osobę, która musi wykonywać coś, czego nie chce, bo niewolnik nie jest kimś, co z radością wykonuje. Bo wykonuje to pod przymusem. To pamiętaj, że jesteś wspaniałym narzędziem diabła. Wspaniałym jego narzędziem. Jeżeli czynisz z człowieka niewolnika.